Jest czwartek, jest 23, czyli dzień do Wigilii i właśnie z Wiko się rozdzieliliśmy. Ja poszedłem do jednego sklepu, Wikę wysadziłem w drugim i zamysł jest, słuchajcie, żeby nagrać vloga zupełnie w tajemnicy przed Wiko. Ja wam chcę pokazać, jak się przygotowujemy do świąt i zobaczymy, co tam znajdę. Mam w sumie całą torbę różnego towarzystwa, ale warte pokazania jest najbardziej ta skórka. 2006 rok, dzięki Borys za informację. Oczywiście by Raf Simons, skórka 100%, wyceniona jak jakaś skraja za 25 zł, śmieszne. Ekstra. Lecimy dalej, lecę po Wikę. Dobra, jestem po dropie. Jak widzieliście, całkiem się udał. Będę teraz jechać po Wikę i myślę, że zobaczymy się dopiero wieczorem, tak żeby ona nie widziała. I pokażę wam, co będziemy jedli w święta, bo nie odpuścimy diety mimo tego, że są święta, żeby to wszystko nam nie wróciło. Mi już zeszło, słuchajcie, 8 kilo przez niecały miesiąc. I pomału będę wam też pokazywać, jak ubraliśmy choinkę i co zamówiłem dla Wiki na prezent. I dzisiaj to ma w ogóle przyjść. Mam nadzieję, że jakoś tak zrobimy, żeby ona tego nie zauważyła, bo zamówiłem tutaj jej dziadków, którzy mieszkają naprzeciwko nas. Postaram się to wam pokazać jakoś po cichu. Udało mi się Wiko zostawić w samochodzie na chwilę pod pretekstem, że pójdę po koperty i słuchajcie, przyszła paka. Mam nadzieję, że się spodoba, znaczy wiem, że się spodoba. O, i to są, słuchajcie, okularki takie Gucci, wyskoczy obrazeczek, bo nie chcę ich rozpakowywać. I do tego kupiłem jej takie leginsy, bo ostatnio znaleźliśmy w naszym outlecie w mieście taki stanik sportowy, właśnie w takim kolorze z Nike'a, za 25 zł, no i brakuje do kompletu tylko takich leginsów i kupiłem jej leginsy. A słuchajcie, pokażę jeszcze, co ja dostałem od Wiki na święta i nie mogę się roztrzymać i rozpakowałem już wcześniej. Dostałem tak, takie perfumki, Disquerdy jedne, drugie i do tego jeszcze takie Jimmy Choo. I to by było w sumie na tyle. Słuchajcie, jest Wigilia. Wiktorię mam na jakieś, myślę, że godzinę z głowy, bo przygotowałem jej taką świąteczną kąpiel z olejkami z czekolady, pomarańczowym i cynamonowym aromacie. I panowie, polecam, jeśli chcecie mieć dziewczynę z głowy na jakiś czas, to olejki kosztują gdzieś 6 zł, więc polecam w ten sposób. Więc tak, mogę się zająć teraz tym vlogiem, który chciałem dla was, no i też dla Wiktorii przygotować. I dzisiaj rano byliśmy, słuchajcie, też w sklepie. Kupiliśmy trochę rzeczy, taką bluzeczkę. Myślę, że dla lato dla Wiki będzie. Takie dwie koszulki z Vivienne Westwood, damską i taką klasyczną męską w MC. Dziękuję, Tomek, za to, że mi ją dałeś. Do tego taki polar z krokodylem z Lacoste. Oprócz tego Wika sobie to znalazła. Taki świetny, jak to się nazywa, szlafrok. Słuchajcie, vintage z Victoria's Secret. Taki welurowy, bardzo, bardzo fajny, z takimi ozdobnymi, o, frędzlami. No i tak, więc rano też nie próżnowaliśmy. Ostatni drop przed świętami. Na razie tutaj zastanawiacie się może, gdzie mieszkamy przed remontem. Mieszkamy na razie w mieszkaniu rodziców Wiktorii, bo Wiktorii rodzice teraz i młodsza siostra mieszkają w domu na wsi, który zbudowali. Tutaj mamy kącik, od kiedy zaczęliśmy dietę, kupiliśmy swoją mikrofalę i tutaj podgrzewamy nasze posiłki z cateringu. A tu stoi, słuchajcie, nasza choinka. Ta choinka też ma ciekawą historię, bo to był taki ogryzek w zasadzie, bo Wikuni mama Bożenka robi takie strojki świąteczne i między innymi właśnie taki gałązek. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję też takie strojki wam pokazać. No i z takiego ogryzka, słuchajcie, wydałem zawrotne 2 zł na girlandę taką z takimi fajnymi cukierkowymi laskami i całe 50 groszy na taką gwiazdę. No i słuchajcie, no taka choinka, że tak powiem, na miarę naszych możliwości teraźniejszych. Tu z tyłu kartony na wysyłkę, bo takie dobre miejsce i nie zajmują go dużo. A tu Wiktorii jakieś takie tam bzdety. No i słuchajcie, tu już przygotowana jest moja biała koszula. No i mam też świąteczny krawat, ale słuchajcie, żadne tam świąteczne bałwany typu Mikołaj, renifery. Tylko słuchajcie, taki krawat ze świętą rodziną i trzema królami. Na górze aniołki, jest też krzyż w takim krawacie. Oczywiście z lumpeksu. Wystąpię dzisiaj. Od mojej mamusi na Mikołajki dostaliśmy takie świąteczne skarpetki, słuchajcie, w których właśnie dzisiaj wystąpimy specjalnie. Strój już jest przygotowany, przynajmniej mój. Wiktorii wiadomo jeszcze nie zawsze na ostatnią chwilę. No i trochę tutaj też prezentów wyszło w tym roku. Miało być oszczędnie, wiecie, jako że na remont jednak, no można śmiało powiedzieć, że 6-cyfrowa kwota na pewno pójdzie do takiego mieszkania. No miało być skromne, ale wiadomo, jak to jest, że
Z tego co liczyłem, 24 cudowne osoby do obdarowania, bo nie trudno policzyć, że łatwo jest dużo wydać. I zaczynam trochę rozumieć też te osoby, które biorą pożyczki i kredyty na święta, bo naprawdę ładne parę tysięcy w to włożyć, to wcale nie trzeba drogich prezentów pojedynczo kupować. Ilość robi swoje. A że dwie rodziny mamy do obskoczenia, to słuchajcie, tak jest. Pierwszy dzień Wigilii do rodziców Wiktorii jedziemy, a na drugi dzień, na pierwszy dzień świąt jedziemy do moich rodziców. Taki jest plan. I jeszcze święta prawosławne też już są tu uwzględnione, bo moi dziadkowie są prawosławni i mamusia. No i teraz tak, nie skończyłem pokazywać wam, co od Wiktorii zostało. Musiałem otworzyć go wcześniej i już oczywiście z niego korzystam. Są takie perfumy, słuchajcie, Disquiet, jedne i drugie. Te są takie typowo leśne, trochę sauną, czuć od nich. Te drugie są, mają coś też drzewnego, ale są bardziej, bym powiedział, męskie. A też mi czuć taki klasyczny, elegancki zapach po prostu. Zastanawiacie, co to może być? Nie, to nie jest zupa Heinza, to jest taki, słuchajcie, schowek wakacyjny, żeby sobie na przykład kasę czy coś schować przed intruzem na przykład. A, no i tak, miałem wam pokazać te okulary, ale słuchajcie, Wiktoria ma już takie jedne, tylko że ma je w wariancie czarnym, takie, o. A te będą różowe i myślę, że będą pasować do trochę większej ilości stylizacji. Więc teraz myślę, że śmiało możemy przejść do tego, co na tej diecie będziemy jeść. No bo u nas taka sytuacja miała miejsce, że dostawy cateringu były do 23 grudnia włącznie, czyli na Wigilię, pierwszy, drugi dzień świąt oraz 27, czyli dzień po świętach. Nie ma w ogóle dostaw, więc słuchajcie, zaraz pokażę, jak sobie z tym poradziliśmy. Dobra, mam tu, słuchajcie, całe świąteczne menu i zacznę od dzisiaj, czyli od Wigilii. Zrobiliśmy taki sprytny myk, że nasz catering normalnie zdublowaliśmy po prostu dzień wczorajszy i pozmienialiśmy troszkę posiłki. Mamy też taką opcję. I już jedliśmy dzisiaj, ja jadłem gofry z pastą, Wiktoria jadła twarożek z czym, nie pamiętam. Zjedliśmy już barszcz z pasztecikiem, mieliśmy go już na Wigilię, ale nie wytrzymaliśmy już. Więc tak, na Wigilię bierzemy ze sobą taką rybę, rolls z mintaja konkretnie to są, z dodatkami. Do tego quesadillę z wędzoną szynką. Zaraz z tym mięskiem powiem też, o co chodzi. I po kawałku takiego świątecznego piernika. Z tym mięsem i z tym postem ogólnie jest tak, że wiecie, post Wigilii jest raczej tradycyjny, nie jest narzucony żadnym tam prawem, przepisem, wiadomo. Ale też ten post wiadomo jaki jest, że to ludzie mimo, że jedzą te wegetariańskie czy rybne posiłki, no to na jedzenie się pod korek, no umówmy się, nie można tego nazwać postem do końca. Więc to trochę moim zdaniem obłuda, więc no mamy takie menu, a nie inne i po prostu tak będzie. I tak, na jutro wzięliśmy z Pointa, tam gdzie mamy catering, takie bułeczki z pastą, z szynką, z kurczakiem, już nie pamiętam, ale była wczoraj ta pasta i była przepyszna. Na obiad jutro, pierwszego dnia świąt, mamy takie wegańskie burgery, kotlety, słuchajcie, z marchewkowo-orzechowy. Na kolację, czy tam pod wieczorek, takie tosty z szynką i serem, tu obok jest taka pasta jajeczna i ogóreczki. No i na koniec, słuchajcie, to co mogę polecić wszystkim na diecie, to są paluszki surimi, krabowe. Oczywiście one koło kraba nawet nie leżały, to są paluszki rybne. One są z tych droższych, kosztują około 9 zł, ale one są tak, i smakowo są, słuchajcie, najlepsze, i kalorycznie wychodzą najlepiej. 250 gramów ma, słuchajcie, 200 kalorii tylko. Więc po takim opakowaniu śmiało można sobie, taki wiecie, przekąskę zrobić. Więc po takim opakowaniu jeszcze mamy na pierwszy dzień świąt. Drugi dzień świąt, moja ulubiona soja wjeżdża. Taki deserek sojowy, do tego pieczywko. Wiktoria ma takie dwie sałatki z tuńczyka, też bardzo niskokaloryczne. Ona ma około 150, z tego co pamiętam, kalorii, jedna sałatka, więc dwie mają 300 kalorii plus pieczywko, to jakieś 350. Na obiad drugiego dnia świąt mamy takie pierożki, Wiktoria będzie miała pierożki, dwa rodzaje. Oczywiście nie smażymy ich, tylko gotujemy albo pieczemy. A ja przygotuję danie, słuchajcie, kotlety sojowe. To, co bardzo, bardzo lubię i bardzo dawno tego nie jadłem. No i na obiad mamy takie dania, niecałe 500 kalorii każde. Ja chili con carne, a Wika ma tagliatelle z kurczakiem. Co się serowe. No i słuchajcie, 27, czyli dzień poświąteczny, ale też nie mamy cateringu, więc te pieczywko z poprzedniego dnia oczywiście i tak całego na pewno nie zjemy. Wika ma taki lekki camembert, on jest, słuchajcie, prawie dwa razy mniej ma kalorii od zwykłego. Ja mam taki serek, też te właśnie z Arli, widzę, że są z tego co czytaliśmy dzisiaj w markecie, one mają mniej kalorii niż na przykład taki łaciaty czy twój smak i są trochę bardziej kremowe, ja je bardzo lubię. Tu jest przerwa, zaraz powiem dlaczego. I tu mamy też, ja mam te pierożki, które Wika ma, tylko że akurat to jest ten sam producent, tylko te są dla Lidla, te są dla Carrefoura chyba, także ale to jest to samo. Tylko że z kurczakiem wariant. Wika ma taką carbonarę, która też ma, słuchajcie, 360 kalorii ma całe, więc ekstra. No i tutaj jest przerwa, bo słuchajcie, tutaj będzie grany trwal. Nie tęsknimy za makiem jakoś bardzo, ale słuchajcie, no da się.
Da się. No myślę, że damy znać, jak to poszło. No i o czym nie wspomniałem jeszcze. I prezenty, dużo większość prezentów kupiliśmy też na Zalando. No i co za tym idzie, no dobre parę stówek dzięki kodowi na 10% też zaoszczędziliśmy, więc bardzo polecam. Paczki idą bardzo, bardzo szybko. Teraz wszystkie firmy pocztowe, no wiadomo, mają ręce pełne roboty, ale naprawdę nie mogę narzekać ani na paczkomaty, ani na DPD czy DHL, nie chcę skłamać, ale ta firma, która dostarcza, chyba jedna i druga, która dostarcza właśnie Zalando, także świetna robota. Jeszcze nawiążę do jednego, co dziś kilku komentarzy spod poprzedniego filmu. Nas nikt nie sponsoruje i żadnych product placementów nie robimy. My po prostu pokazuję wam, co jemy, a no też trzeba być naprawdę albo mieć wybujałą wyobraźnię, albo być zupełnie odrealnionym, żeby myśleć, że kanał z ledwo ponad 2000 subskrypcji, no prawie 2,5, że ktoś płaci im z jakiejkolwiek reklamy, więc no naprawdę, po prostu pokazujemy wam, co jemy i tyle, rzeczy jakie są. Słuchajcie, jako że film kręcę w święta, nasza ukochana montażystka Kasia, pozdrawiam cię, też ma święta, więc film będzie pewnie jakoś przed Sylwestrem, to życzenia będą nie świąteczne, a noworoczne. Z okazji nowego roku życzę wam, żeby był jeszcze lepszy niż ten rok, żebyście realizowali się, żebyście mieli dla kogo się realizować i żyć. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze nie znaleźliście, odnajdźcie ten sens w życiu. Tego wam wszystkim życzę. Dużo miłości, zdrowia i żebyście byli szczęśliwi.